biega za drzwi i tą pałą wdarza. Otwieraj go, otwieraj! Otwieraj go do nogi do Meryma! Otwieraj! A młody szuka dając się oczy. Najpierw podsuwi do chyba, potem podróżył. Znalazł i ta szyba w dół, a razem z szybą opada twarz policjanta w czapusi. On go zobaczył, a pan to kto? Policja, powiem, aleście szybko kurwa przyjechali. A my już jesteście przygotowani. Mamy ostatnie w tym roku wybory. Październik. Czy będzie z kogo wybierać? Czy będą Jobi? Ma takiego Joba, Joba na punkcie Joba. Ale znam hasło, wy znacie hasło wczoraj Kukiza z Lublina? Piersi w górę. Nie wiem do kogo, kto ma je podpisz. Ale ja zawsze mnie będę prosił i wzywał do końca świata. Mówię, błagam was, jak będą kolejni kandydaci. Ja nie wiem, co to burmistrz wam mówi, że się go wybrali. Nie wiem. Ale teraz będą kandydaci znowu do parlamentu. Ja was proszę o jedną rzecz, na jakimś spotkaniu tego, bo oni, to jest tak zwana kampania przedamerykańska. Już nie ma kiełbasy wyborczej, bo ona się psuje, bo taka pogoda może być gorąca, może być zimna, skórka ci zejdzie, zapleśnieje i będziesz miał, nic z tej kiełbasy nie wyjdzie. Oni teraz jeżdżą z cukierkami, czyli słodkie obietnice, ja was proszę. Zawsze taki cukierek, jak on spadnie gdzieś do ręki, trzeba z tego papierka rozwinąć. Co za sreberko, co za słodko, rozwinąć, zobaczyć, co jest naprawdę w środku. Najczęściej to jest gówno, ale trzeba wiedzieć. Dlatego mówię, będę apelował, żeby zobaczyć, co to są za obietnice. I jak była taka szansa, mówię, zobacz, jak wygląda kampania amerykańska, prawdziwa kampania amerykańska prezydencka. Przyjeżdża, to było chyba 2,5 roku temu, przyjeżdża do Polski kandydat na prezydenta USA. Wtedy wybory Obama i Mitt Romney. Obama, słuch, Obama, złego słowa nie ma powiedzieć. Na Putina myślę też. Putin to jest taki fajny facet. Najbardziej mi się podobało, jak on się uregulował życie prywatne. Wezwał swoją żonę, mówił tak, Luda, i nic się da. Ona przyszła, ona siedzi sam przy stole, on mówi, no sztu, sztu, bo nie wiem, sztu, bo nie wiem. Idy, dip, idy, dip, idy, dip. Idy w pierniot, rozkazał. I zakroi dzieli za sobą. Ona, a z podstawą wyszła gimnastyczka, zrobiła szpagat. Zaczęli się dobierać do szpalaku. To jest facet, to jest przywódca. On mi potrafi i tygrysa pogłaskać. Sam widziałem po brzuchu, tak, a tygrys... Konno jeździ Putin naprawdę jak na konno, bo ja patrzę na to z lasku. Ja mówię, no ja! Tylko to musiał być za koń, bo Putin ma 1,57 m, a wygląda jak kurze rosy na kucyku. To musiał być ze specjalnej hodowli. Bo to ani pies, ani nic, to taki konik, konik. No naprawdę wygląda jak kanał faceta. Ale ja widzę z bliska, że to może to jest i Putin, ale koń nie ma łapy. Się okazało, że on ma tak silne nogi Putin, że jak ścisnął tego konia, to koń zastał własny do środka. To jest facet, to jest facet.